Cześć, witam Cię bardzo gorąco, zapraszam Cię na kolejną lekcję ze mną. Tym razem będzie to powtórzenie wiadomości z geometrii trójkąta, część pierwsza. Czym będziemy zajmować się na tym spotkaniu? Otóż przypomnimy sobie najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć, jeżeli chcesz rozwiązać na maturze zadanie z trójkątem. Otóż kąty, które występują w trójkącie. Przypomnimy sobie szczególnie trójkąt równoramienny, który bardzo często występuje w zadaniach maturalnych. Zastanowimy się, jak rozróżniać trójkąt prostokątny od ostrokątnego, od rozwartokątnego i kiedy, jak istnieje. Jak również przypomnimy sobie podstawowe wzory na pola trójkątów i jak je wykorzystać, to pole trójkąta, chociażby do wyznaczenia promienia okręgu opisanego na trójkącie, czy też wpisanego. A więc zapraszam serdecznie do rozwiązywania razem ze mną zadań, tych zadań, które przygotowałam właśnie na to nasze powtórzenie. Zadanie numer 1 to zadanie z matury z czerwca 2019. Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w którym długość AC jest równa długości BC. Kąt między ramionami tego trójkąta ma miarę 44 stopnie. Dwusieczna kąta poprowadzona z wierzchołka A przecina bok BC tego trójkąta w punkcie D. Oblicz miarę kąta ADC. Przygotowałam rysunek i teraz na tym rysunku pasuje jakoś zaznaczyć, że trójkąt jest równoramienny. W zasadzie widać to, ale możemy zaznaczyć w taki sposób, że to ramię ma taką samą długość jak to ramię. AC jest równe BC. Dalej, ważna informacja. Kąt między ramionami to 44 stopnie. Ja go nazwałam alfa, ale wcale nie musiałam. Wystarczy, że na rysunku zaznaczysz 44 stopnie. Na pewno będzie nam to do czegoś potrzebne. I mamy wyznaczyć miarę kąta ADC, ale po pierwsze, my musimy wiedzieć, gdzie jest to D. Otóż prowadzimy dwusieczną kąta poprowadzoną z wierzchołka A. I teraz, dwusieczna kąta, co to było? Dwusieczna, bardzo ważne pojęcie matematyczne, dwusieczna. Jest to półprosta, która dzieli kąt na dwie równe części, ale bardzo ważna rzecz, ona zaczyna się z wierzchołka kąta. Czyli przykładamy linijkę tak, żeby zgadzało nam się, że nasza dwusieczna będzie dzieliła nam kąt na dwie równe części. Oczywiście robimy to w miarę dokładnie, nie przy użyciu kątomierza. Na maturze nie można mieć kątomierza. Staramy się, żeby było to zaznaczone. I teraz ten kąt tutaj ma taką samą miarę jak ten kąt tutaj. Zaraz sobie będziemy zapisywać. I naszym zadaniem będzie policzyć miarę kąta ADC, ale punkt D jest to w treści zawarte. Jest to punkt, gdzie moja dwusieczna przecina bok BC. I to jest ten punkt D. My mamy wyznaczyć miarę kąta ADC. ADC. Ja zaznaczę ten kąt. ADC, ten kąt. I teraz, no, jak tu mam alfa, no to muszę napisać po prostu beta. Albo używamy literek, takich właśnie kąt ADC, albo w skrócie sobie piszemy beta, żeby nam się wygodniej to rozpisywało. No więc tak, od czego tutaj zaczniemy? Oczywiście zaczniemy od tego, że skoro jest to trójkąt równoramienny, prawda, no to jak mamy już jeden kąt, to pasuje te dwa pozostałe znaleźć. Te dwa kąty pozostałe są takie same. Czyli gdybym ja je nazwała jakąkolwiek literką, to mogłabym wprowadzić sobie literkę na przykład gamma tu i gamma tu, bo trójkąt równoramienny ma dwa kąty takie same przy podstawie. Czyli tak, gamma i gamma to dwa gamma, dodać 44 stopnie i ma mi wyjść suma kątów wewnętrznych trójkąta, czyli oczywiście 180 stopni. No to ja rozwiązuję to tak, jakby to gamma to było moje x. Czyli przerzucam sobie liczby na jedną stronę 180 stopni, zostawiam, a tu przerzucam, czyli minus 44 stopnie. Czyli moje 2 gamma w tym wypadku, no to sobie odejmiemy, to będzie 136 stopni. Podzielę przez 2 i oczywiście tutaj będę miała rozpisane i będę miała tutaj 68 stopni, prawda? Czyli nasz kąt gamma ma miarę 68 stopni. No to skoro tak, to ja w zasadzie tu bym mogła napisać 68 stopni.
Tutaj też bym mogła napisać, ale skoro jest dwusieczna, to ona dzieli kąt na połowę. Czyli ja muszę sobie moje 68 stopni podzielić przez 2, wychodzi mi 34 stopnie. I ja teraz tutaj wpiszę 34 stopnie i tutaj też 34 stopnie. Wtedy mi się zgadza, że w sumie jest tyle samo, co po tej stronie, no bo trójkąt równoramienny. Skoro tak, to popatrz, mamy tutaj jeszcze jeden trójkącik, taki fajny, trójkąt ADC. Dlaczego go analizujemy? No bo potrzebujemy wyliczyć kąt z tego trójkąta wewnętrzny. Czyli tak samo rozpisujemy jak tutaj, czyli tak, kąt beta, dodać ten górny 44 stopnie, dodać ten tutaj z tej strony, to jest 34 stopnie i to też ma wyjść 180 stopni. No to skoro tak, to tutaj oczywiście mogę dodać, będę miała 78 stopni i będę sobie przerzucała, czyli moje beta to znowu będzie 180 stopni zostawiam, a to przerzucam na tą stronę, czyli ze zmienionym znakiem, czyli minus 78 stopni i dochodzę do wniosku, że moje beta to jest 102 stopnie. I właśnie miałam wyznaczyć miarę kąta ADC, wyznaczyłam, jest to miara 102 stopnie. Zadanie numer 2 to zadanie z matury z sierpnia 2019. Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w którym AC jest równe BC. Na podstawie AB tego trójkąta leży punkt D, taki, że AD jest równe CD oraz BC jest równe BD oraz kąt BCD ma miarę 72 stopnie. Zobacz rysunek. Ja oczywiście rysunek przerysowałam. Oblicz miarę kąta ACD. Czyli na tym rysunku widać wszystko, aczkolwiek my sobie to zaznaczymy. Ten trójkąt jest równoramienny, czyli AC jest równe BC. Zaznaczmy sobie, że to AC jest równe to BC. Dalej, AD nasze, czyli tutaj AD jest równe CD, czyli znowu tutaj. Tak? I z kolei BC jest równe BD. BC to jest ten bok, ma być równy BD, czyli też dwie kreseczki. To jest dla nas bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że my tutaj widzimy trzy trójkąty równoramienne. Myślę, że zaczniemy sobie od tego trójkąta, który jest tutaj przeze mnie zamalowany. Dlaczego? Dlatego, że w tym trójkącie my znamy kąt 72 stopni. A w ogóle my mamy znaleźć miarę kąta ACD, czyli ACD, ja zaznaczę sobie, może niech to będzie nasze alfa, czyli alfa równa się pytajnik, szukamy. No to skoro tak, zaczniemy od tego trójkąta. Wiemy, że ten trójkąt jest równoramienny, ponieważ to ramię jest równe temu ramieniu, zatem skoro są równej długości, to dwa kąty są równe. Jak tu 72, to tutaj też 72 stopnie oczywiście. No to co? Pasuje nam pewnie policzyć, ile będzie miał ten kąt. No bo skoro mamy już dwa kąty, to wystarczy dodać, czyli 72 stopnie. Dodać 72 stopnie, to mamy 144 stopnie. I teraz ten trzeci kąt, no to wystarczy od 180 stopni, bo suma kątów w trójkącie to tyle. Odjąć 144 stopnie i wychodzi nam 36 stopni. To zaznaczmy sobie na naszym rysunku 36 stopni. Skoro cały trójkąt, wielki nasz, trójkąt ABC jest równoramienny, to przecież ten kąt jest przy ramieniu i jest równy temu kątowi, który też jest przy ramieniu. Czyli skoro tu 36 stopni, to tutaj też napiszemy sobie 36 stopni. No to dalej, skoro tu 36 stopni, popatrz, to oni nas pytali o kąt alfa, ale my widzimy, że trójkąt ADC też jest równoramienny. Ja może chociaż to zapiszę. Jest równoramienny, ale nie tylko z tego korzystaliśmy. Nie tylko z tego korzystaliśmy, bo my korzystaliśmy z tego, że ten jest równoramienny, więc tu zapisaliśmy też 72 stopnie. Później suma kątów w trójkącie 180, więc z odjęcia od 180 odjęliśmy 144, wyszło 36 stopni. I skorzystaliśmy z tego, że ten wielgachny też jest równoramienny. Zatem jak tu było 36, to tutaj też 36. I teraz z tego, że trójkąt ten nasz ABC, ja go tutaj zamaluję na czerwono, ten trójkąt, on też jest równoramienny, prawda? Tutaj mamy dwa równe ramiona. No to z tego wnioskujemy, że kąt alfa ma miarę 36 stopni. To jest bardzo fajne, przyjemne zadanie związane z kątami w trójkącie. Zadanie numer 3. W trójkącie równoramiennym boki mają długości x plus 4 i x plus 1, 6. Znajdź x rozpatrując różne przypadki.
Ja tutaj przygotowałam gotowe rysunki, takie malutkie, bo to w zasadzie rysunek jest taki pomocniczy, tutaj poglądowy. Małe trójkąty równoramienne. Narysowałam dwa takie trójkąty i pewno zastanawiasz się, dlaczego dwa akurat są przypadki, nie? Po pierwsze, zacznijmy od tego. Trójkąt, żeby był równoramienny, to oczywiście musi mieć ramiona dwa takiej samej długości. Więc skoro tak, to popatrz. Ja mogłabym zastanowić się nad tym, że najpierw moim ramieniem może być x plus 4. No to dobrze, to ja mogę zaznaczyć, że tu mam x plus 4. To wtedy, co będzie moim drugim ramieniem? No na pewno x plus 1 być nie może, bo x plus 4 to widać, że to nie jest to samo, co x plus 1. Zatem tym drugim ramieniem może być 6. To wtedy jako podstawą będzie x plus 1. To jest pierwszy przypadek, jak ten trójkąt może wyglądać. Drugi przypadek. Jeżeli z kolei wzięłabym, że moim ramieniem jest x plus 1, to znowu x plus 4 być nie może moim drugim ramieniem, no bo widać, że to nie jest to samo, absolutnie nigdy nie będzie to samo, no to moim drugim ramieniem może być 6. To wtedy w podstawie będzie x plus 4 i to jest mój drugi przypadek. Zastanówmy się, dlaczego ja odrzuciłam ten trzeci. Dlatego, że gdybym ja zaznaczyła, chciała ten drugi, ten kolejny przypadek, kolejny trójkąt narysować, to musiałabym, bo mam takie kombinacje, jako ramiona mam 6 i x plus 4 i jako ramiona mam 6 i x plus 1. Ostatnia kombinacja, jaka mogłaby mi wyjść, to x plus 4 i x plus 1, ale powiedziałam tu właśnie, że x plus 4 to nigdy nie będzie x plus 1. Dlatego, że to widać już na wygląd, nie mogą być ramiona obadwa. Dlatego ja jeden przypadek w ogóle odrzuciłam, że ja w ogóle go nie rysowałam. Gdybyś natomiast narysował sobie trzeci trójkąt, tak, i też byś próbował oznaczyć odpowiednie boki, no to musiałbyś pod tym trójkątem oczywiście napisać sprzeczność, bo x plus 4, no nigdy w życiu nie wyjdzie x plus 1. Natomiast przejdźmy do tych moich przypadków. Żeby to był trójkąt równoramienny, to moje x plus 4 po prostu musi być liczbą 6, prawda? Zatem jak przeniosę czwórkę na tą stronę, to mam 6 minus 4, czyli 2. Czyli moje x to jest 2. No to na następnej sytuacji. Moje z kolei x plus 1 w drugim przypadku musi być równe 6. To jak przeniosę, to mi wyjdzie, że x równa się 6 minus 1, czyli 5. I wydaje nam się, że było do polecenia wyznaczyć x, że to jest koniec. Ale uwaga, pamiętaj, że nie wystarczy, że ty sobie wyznaczysz x, musisz sprawdzić, czy taki trójkąt w ogóle się da stworzyć. Czyli pierwszy trójkąt, ten w pierwszym przypadku trójkącik mój, będzie miał jakie przypuszczalne boki? X plus 1, czyli będzie 2 plus 1, czyli 3, przecinek. Następnie będzie 2 plus 4, czyli będzie 6, przecinek 6. I teraz przypominamy sobie nierówności trójkąta. Czy jak ja wezmę dwa dowolne boki, zawsze się bierze dwa najkrótsze, czyli trójkę i szóstkę, i jak ja je dodam, to ma mi wyjść na pewno liczba większa od długości tego trzeciego boku. Czyli 3 plus 6, oczywiście, że jest większa od 6, czyli jak najbardziej taki trójkąt istnieje. No to teraz bierzemy drugi przypadek, analizujemy, tak, drugą możliwość i z kolei mamy tak, że skoro x nam wyszło 5, to tu będziemy mieć 5 plus 1, czyli 6, przecinek, 6, przecinek i tu mamy 5 plus 4, czyli 9. No i znowu myślimy, czy taki trójkąt istnieje? Jak najbardziej. Biorę dwa najkrótsze boki, bo najlepiej się na tych najkrótszych dwóch sprawdza. 6 dodać 6 i ma być większe od 9. Zgadza się? Jak najbardziej. Oczywiście musisz pamiętać, że zachodzą trzy nierówności trójkąta, ale jeżeli znasz boki konkretnie, to ty wystarczy, że sprawdzisz, czy te dwa najkrótsze w sumie dają liczbę większą od tego trzeciego boku. Czyli naszą odpowiedzią do zadania było wyznaczyć x. To my musimy powiedzieć, że nasze x to albo to może być dwójka, albo piątka, bo w żadnej sytuacji tutaj nam nie wyszła sprzeczność. Zarówno ten trójkąt istnieje, da się go zbudować i ten trójkąt istnieje, da się go naturalnie oczywiście zbudować. Dlatego x może być dwoma liczbami, albo dwójką, albo piątką. Zadanie numer 4. Wyznacz miary kątów trójkąta, wiedząc, że pozostają one w stosunku 4 do 5 do 9. I mamy wyznaczyć miarę kątów trójkąta. Oczywiście, że to jest zadanie łatwe, bardzo łatwe, natomiast często młodzież ma z tym problem. Co to znaczy, że w stosunku są? Że 4 do 5 do 9.
Ja zawsze to w taki sposób tłumaczę młodzieży, że jeżeli mają do czynienia ze stosunkiem w matematyce, to my tak naprawdę nie wiemy, ile te kąty mają miarę od razu, prawda? Można zrobić to różnymi sposobami, ale najprościej zapamiętaj. Każdą z tych liczb obkładasz sobie niewiadomą. Czyli na przykład tutaj piszemy 4 alfa, bo jesteśmy przy kątach. Tu mamy 5 alfa i tu 9 alfa. Tylko pamiętaj o jednej zasadzie. Ta niewiadoma musi być taka sama. Na przykład 4x, 5x, 9x. Natomiast może być też 4 beta, 5 beta, 9 beta. Ja osobiście do kątów wolę alfa, dlatego zapisałam 4 alfa, 5 alfa, 9 alfa. Tak jest zawsze w stosunku. To jest bardzo fajny sposób. I teraz na moim rysunku przygotowałam tutaj rysunek trójkąta dowolnego. Zaznaczmy sobie. No najmniejszy kąt, tak nam się wydaje, to jest ten. Więc zaznaczmy tutaj 4 alfa. Dalej weźmy sobie tutaj 5 alfa. I ten największy niech będzie u góry 9 alfa. Co mi to dało? Otóż dało mi to, że pamiętamy, że w trójkącie suma kątów to jest zawsze 180 stopni. Suma kątów wewnętrznych, czyli 5 alfa dodać 4 alfa dodać 9 alfa. Ja wszystkie kąty wewnętrzne dodaję i ma mi wyjść 180 stopni. Czyli tutaj mamy 18 alfa równa się 180 stopni. Podzielę to oczywiście przez 18 i dojdę do wniosku, że moje alfa to jest 10 stopni. Moim poleceniem było wyznaczyć miary kątów tego trójkąta, więc nie wystarczy samo alfa. Mój pierwszy z kątów to ja nazwałam 4 alfa, czyli 4 razy 10 stopni to jest 40 stopni. Kolejny kąt nazwałam sobie, czy patrząc na rysunek, czy tutaj nazwałam 5 alfa, czyli będzie 5 razy 10 stopni, czyli 50 stopni. I ostatni kąt, ten największy, nazwałam 9 alfa. Czyli 9 alfa to będzie u mnie 9 razy 10 stopni, czyli 90 stopni. Czyli w zasadzie odpowiedź do naszego zadania jest taka, że miary kątów tego trójkąta wynoszą 40 stopni, 50 stopni i 90 stopni. Zadanie numer 5. Trójkąt ma boki długości 15, 20 i 25 jednostek. Oblicz pole tego trójkąta oraz promień okręgu wpisanego w niego. Ja oczywiście naznaczyłam tutaj i zapisałam, że A to jest 15, B to jest 20, C to 25. Natomiast zaznaczmy sobie jeszcze, że mamy wyznaczyć pole tego trójkąta, zapiszmy to i że mamy promień okręgu wpisanego. Gdybym ja chciała okrąg wpisać, to on by był oczywiście w środku. Ja wcale nie muszę robić rysunku. Ja mogę wiedzieć, że promień okręgu wpisanego w trójkąt jest ustalone, że oznaczamy małą literką R. No i mam oczywiście wyznaczyć to pole i ten promień okręgu wpisanego. Pierwsza sprawa. Ja fajnie by było, żebym naniosła sobie na mój rysunek przygotowany, dowolny trójkąt narysowałam, nanieśmy sobie długości boków. A więc ten bok najkrótszy wydaje się 15, ten taki średni 20 i ten najdłuższy 25. Pierwsza sprawa to wiesz, ja przygotowałam rysunek, ale narysowałam taki dowolny trójkąt, a ja nie wiem, czy on jest ostrokątny, czy on jest prostokątny, czy on jest rozwartokątny. Zacznijmy zawsze myśleć od tego najprostszego z tych trzech trójkątów, bo od tego będzie zależało, co ja będę dalej robiła, jakie ja wzory będę stosowała. Dlatego zacznijmy od sprawdzenia, czy może tutaj będzie trójkąt prostokątny. A żeby to sprawdzić, to fajnie by było sobie zapisać oczywiście twierdzenie Pitagorasa i zobaczyć, czy ono zachodzi po prostu. Czyli a kwadrat, czyli moje 15 do kwadratu, dodać 20 do kwadratu. Ja zobaczę, czy to czasem nie jest 25 do kwadratu. 15 do kwadratu 225, 20 do kwadratu 400, a 25 do kwadratu to jest 625. I tutaj mamy 625 równa się 625. Z tego wnioskujemy, na podstawie twierdzenia odwrotnego do Pitagorasa, tak precyzyjnie mówiąc, wnioskujemy, że nasz trójkąt ABC jest prostokątny. To jest bardzo ważny wniosek, bo to jest tak, problem pojawia się wtedy, kiedy dają nam wszystkie trzy boki i my nie wiemy, jaki mamy trójkąt narysować. Ja oczywiście starałam się tak narysować, żeby
było to widać, że ten trójkąt jest prostokątny, aczkolwiek ja to od razu patrząc na boki wiem o tym, ale niekoniecznie ty to będziesz wiedział, prawda? Nie będziesz widział. Więc zacznij od tego, że jak nie wiesz, czy w treści jest podany trójkąt prostokątny, to zawsze se sprawdź, a nóż widelec będzie prostokątny. Wiadomo, że do twierdzenia Pitagorasa musisz wybrać dwa krótsze boki, no i zrobić a kwadrat plus b kwadrat. No i sprawdzić, czy ci wyjdzie c kwadrat. Na podstawie twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa wnioskujemy, że trójkąt jest prostokątny, ponieważ ten wzór oczywiście tutaj zachodzi. Zatem ja mogę śmiało zrobić tutaj, zaznaczyć, zrobić tutaj kąt prosty. Co mi to teraz dało? Otóż dało mi to to, że znamy wzór standardowy na pole trójkąta, jedna, druga, a razy h, prawda? Z tym, że do mojego wzoru to tak, jedna, druga przepiszę, moje a jak najbardziej 15 mogę wziąć, czyli razy 15, razy a moja wysokość. Otóż, jeżeli to jest mój bok, podstawa, przyprostokątna w tym wypadku, to będzie wysokość, która na nią spada. Bo tak jest w trójkącie prostokątnym, że dwie przyprostokątne są dla siebie wysokościami, po prostu. Dlatego też w miejsce h podstawimy 20. Tu mogę skrócić oczywiście i wychodzi mi 150 jednostek kwadratowych pole. Natomiast promień małe r w trójkącie prostokątnym, mam na myśli tutaj promień okręgu wpisanego w ten trójkąt prostokątny, jest gotowy wzór w tablicach na to. W odpowiednim miejscu, i to jest oczywiście wzór, który przerabia się w szkole średniej, jest to wzór, który zapiszę a dodać b minus c nad 2, to jest wzór na promień okręgu wpisanego po prostu w trójkąt prostokątny, gdzie a i b to są przyprostokątne, czyli mamy 15 dodać 20 minus 25 i podzielone przez 2. Czyli 15 i 20, no to mamy 35 minus 25, no to mamy 10 podzielone przez 2 i wychodzi 5, oczywiście jednostek. Czyli gdybym ja chciała narysować tutaj okrąg wpisany w ten trójkąt, tutaj wewnątrz tego trójkąta, okrąg wpisany, to jego promień wynosiłby 5 jednostek. To są takie ważne wzory, bardzo ważne zadanie, bo często jest ukryte w zadaniu, że nie wiadomo, czy trójkąt jest prostokątny, a my to na podstawie odpowiedniego właśnie twierdzenia odwrotnego do Pitagorasa to wnioskujemy w tym konkretnym zadaniu. Zadanie numer 6. Oblicz promień okręgu opisanego na trójkącie równoramiennym o ramionach długości 10 cm i podstawie 12 cm. Przygotowałam rysunek i spróbujmy zaznaczyć na rysunku nasze dane. Przenieść na rysunek. Podstawa jest 12 cm, więc zaznaczmy tutaj, a ramiona, ja je nazwałam literką B, mają 10 cm. Tu jest B, no i tutaj oczywiście też jest 10 cm. To są równe ramiona i mamy wyznaczyć promień okręgu opisanego na tym trójkącie. Czyli okrąg opisany, pamiętamy, jego promień to jest duża literka R. Oczywiście ja mogę ten okrąg tutaj narysować, ale naprawdę nie ma takiej potrzeby. Dlatego, że był taki wzór, w którym zawarty był promień okręgu opisanego na trójkącie dowolnym, niekoniecznie równoramiennym, ale w równoramiennym będzie fajnie do policzenia, tylko ten wzór to był wzór na pole trójkąta. Ja ten wzór napiszę, on oczywiście jest dostępny w tablicach. Pole trójkąta to się równa a razy b razy c podzielone przez 4r. Bardzo się przydaje ten wzór do wykorzystania w momencie, kiedy mamy wyznaczyć duże r, albo kiedy w zadaniu jest podane duże r. To jest bardzo fajny wzór. Po pierwsze, a, b, c to są długości boków. No to mamy wszystkie długości boków. Nie mamy tylko pola. No ale do pola trzeba sobie poprowadzić wysokość. Wiemy o tym, że skoro trójkąt jest równoramienny, to jak z wierzchołka poprowadzimy wysokość, to ona pada na połowę, prawda? Literką h standardowo pada na połowę, czyli tu będzie 6 cm i tu też będzie 6 cm. I ja tą wysokość normalnie z twierdzenia Pitagorasa, bo wysokość zawsze pada pod kątem prostym, mogę policzyć. A więc h do kwadratu dodać 6 do kwadratu równa się 10 do kwadratu. Czyli h do kwadratu dodać 36 równa się oczywiście 100, tu już bez jednostek piszemy. Przenosimy i będziemy mieć 100, tu przerzucam minus 36, czyli będę miała h kwadrat to 64, jak odejmę. Spierwiastkuję i popatrz, jakie piękne h wyszło. H nam wyszło równe 8. No po co mi jest h? No po to, żeby pole wyliczyć, ale nie tym wzorem.
Bo tym wzorem to ja chcę era wyliczyć. Ja chcę pole wyliczyć zwykłym wzorem. Jedna, druga, a razy h. Bo tych wzorów na pole jest bardzo dużo. Więc my musimy po prostu wybrać to, co nam pasuje do warunków zadania. Czyli tak, jedna, druga, raz. Nasza podstawa to jest 12. I nasza wysokość spadająca na tą podstawę wyliczona to jest 8. No więc skracamy sobie tutaj 2 przez 2 to jest 1, 12 przez 2 to jest 6. 6 razy 8, 48. Oczywiście to jest jednostek kwadratowych, czy też tutaj u nas centymetrów kwadratowych. Po co mi wyszło to pole? Żebym ja teraz je podstawiła do tego wzoru. Czyli ja to będę pisała na czerwono, może czyli tak, pod pole podstawiam 48, to się równa kreska ułamkowa za A, podstawiam 12, raz za B 10 i za C, to jest moje kolejne, to drugie ramię, które też oczywiście wynosi 10, podzielone przez 4R. I skracamy, czwóreczkę sobie skrócę z dwunastką, to będę miała 3 i zapiszę, 48 to się równa, 3 razy 10 to oczywiście będzie 300, podzielone przez R. Myślę, że pomnożymy obustronnie przez R, dzięki czemu mamy 48 R duże, to się równa 300, podzielę przez 48 i zapiszę to, to bierze. Moje duże R to jest 300 podzielone przez 48. Jak widać, przez 3 się podzieli, więc tu będę miała 100, a tu będę miała 16, prawda? Zatem zapiszemy 100 szesnastych. No jeszcze przez 4 się da podzielić, czyli 25 będzie czwarty. No i jak oczywiście chcesz mieć idealnie, to wyciągnę całości. Będzie to 6 całych i 1 czwarta centymetra, bo w zadaniu były podane jednostki, więc nasza odpowiedź musi też zawierać jednostki. Czy chcesz tak, czy w ułamku dziesiętnym, nie ma żadnego problemu, jak wygodnie tak zapisujesz, tylko pamiętaj o jednostkach. W niektórych zadaniach są jednostki, to się je pisze przy odpowiedzi. Natomiast w niektórych zadaniach nie ma jednostek, no to wtedy je po prostu nie piszemy. Bardzo fajny wzór, to jest wzór na pole dowolnego trójkąta, ale w równoramiennym jest tak fajnie, że możesz sobie policzyć pole trójkąta, ale wysokość wcześniej idealnie Pitagorasem, jednym ćwierceniem Pitagorasa wystarczy dla jednego trójkąta, bo ten z drugiej strony jest identycznym po prostu trójkątem. Zadanie numer 7. Dany jest trójkąt o bokach długości. Pierwiastek z 5, 3, pierwiastek z 21. Czy ten trójkąt jest ostrokątny, prostokątny, czy może rozwartokątny? Odpowiedź uzasadni. Otóż młodzież ma problem z tym, żeby określić właśnie jakim rodzajem trójkąta jest trójkąt o zadanych bokach. Po pierwsze, ja przypomnę tutaj właśnie jak to się rozdziela. Otóż trójkąt ostrokątny jest wtedy, kiedy a kwadrat plus b kwadrat jest większe od c kwadrat, gdzie a i b, zapamiętaj, to jest tak jak do Pitagorasa, to są dwa najkrótsze boki. No to prostokątny będzie wtedy, kiedy idealnie a kwadrat plus b kwadrat będzie c kwadrat. To Cię nie dziwi, bo tak jest właśnie w stwierdzeniu Pitagorasa. I rozwartokątny jest wtedy, kiedy a kwadrat plus b kwadrat jest mniejsze od c kwadrat. To są oczywiście warunki na poziom podstawowy. Na poziomie rozszerzonym można to sprawdzić ładnie twierdzeniem kosinusów. Natomiast na poziomie podstawowym te trzy warunki no warto znać, no bo no młodzież musi umieć rozróżniać te trójkąty. Teraz problem jest taki, że my nie wiemy, których z tych boków jest najdłuższy. Oczywiście na maturze masz kalkulator i poradzisz sobie to z kalkulatorem, ale ja chcę to zrobić bez kalkulatora. Czyli tak, pierwszy bok, pierwiastek z 5, no nie ruszę. Teraz tak, trójka. Trójka jest fajna, ale jak tu widzę pierwiastek i tu pierwiastek, to pasuje mi też mieć pierwiastek. Czyli zapiszemy pierwiastek z 9, no to to jest 3, nie? No i ostatni to jest pierwiastek z 21. Jak tak zapiszemy, widzisz, to widzisz, że dwa najkrótsze boki to jest ten. Ten niech będzie całkiem najkrótszy, ten jest średni, a ten jest najdłuższy, czyli literka C. Zatem musimy sprawdzić, czy zachodzi ten warunek, czy ten warunek. Najprościej, czym się różnią te warunki? No tylko znakiem. Dlatego policzymy sobie A kwadrat, dodać B kwadrat i zobaczymy, co nam wyjdzie. Czyli pierwiastek z 5 do kwadratu. Dodać pierwiastek z 9 do kwadratu. To się równa. Pierwiastek z 5 do kwadratu to jest znaczy pierwiastek z 25, po prostu 5 dodać. Pierwiastek z 9 do kwadratu to jest pierwiastek z 81, czyli po prostu 9. Zatem to jest 14. Ok, ale w tych warunkach po drugiej stronie jest c kwadrat, prawda? Czyli my sobie musimy też wyliczyć nasze c kwadrat. No to nasze C to jest pierwiastek z 21 i to podnoszę do kwadratu, czyli wychodzi mi po prostu 21.
Zatem popatrzmy, który warunek nam wyszedł. Wyszło nam, że nasze 14 przecież, wiemy doskonale, że 14 liczba jest mniejsza od 21. Zatem wnioskujemy, że nasze a kwadrat plus b kwadrat jest mniejsze od c kwadrat, czyli wniosek z tego trójkąt jest rozwartokątny. Rozwartokątny, dlatego że popatrz, to mamy tutaj ten warunek. Trójkąt był rozwartokątny, jeżeli a kwadrat plus b kwadrat jest mniejszy od c kwadrat. I tak się sprawdza rodzaj trójkąta, ale rodzaj, który związany jest z podziałem na kąty. Trójkąt może być właśnie ostrokątny, prostokątny, rozwartokątny. I tu przypomniałam warunki na te trzy rodzaje trójkątów. Problem największy młodzieży sprawia to, że nie wiedzą, które to jest A, B i C. Że im się wydaje, że byle co podstawimy za A, za B, za C. Otóż niestety nie. A i B, pamiętaj, to Ci się sprzyda i do nierówności trójkąta, i do twierdzenia Pitagorasa, i do tego rozpoznawania rodzaju trójkąta Ci się sprzyda taka informacja, że A i B, zapamiętaj, to są po prostu dwa krótsze boki w trójkącie. I tak musisz odpowiednio je ponazywać. Wiesz, ja je akurat tak ułożyłam, że jest najkrótszy, średni i najdłuższy, nie? Ale mogłabym wymienić na początku i dużo by mi się osób tutaj na tym wyłożyło, bo te warunki, które napisałam, zachodzą tylko w sytuacji, jeżeli A i B to są dwa najkrótsze boki. Natomiast C to jest zawsze ten najdłuższy bok w trójkącie. W tej sytuacji, w której tutaj jesteśmy, można by było nasunąć takie pytanie. No a co jak jest trójkąt równoboczny? No mój drogi, jeżeli trójkąt jest równoboczny, fakty, nie ma najdłuższego boku. Wszystkie są najkrótsze, wszystkie są najdłuższe, ale po co będziesz sprawdzał rodzaj trójkąta dla trójkąta równobocznego, skoro w trójkącie równobocznym, wiadoma sprawa, wszystkie kąty są 60 stopni, czyli jest to ostrokątny. Więc no, takich sytuacji, wiesz, trywialnych, oczywistych, to my nie sprawdzamy. My sprawdzamy zazwyczaj trójkąty, że każdy bok jest inny, no bo wtedy mamy trójkąt różnoboczny, a ten różnoboczny może być prostokątny. Ten różnoboczny może być ostrokątny i ten różnoboczny może być po prostu rozwartokątny. Dlatego tego chciałam Cię właśnie w tym zadaniu, w zadaniu numer 7 nauczyć. Mam nadzieję, że te wszystkie zadania, które przygotowałam na to spotkanie, są bardzo ciekawe, że przeżycie je wytłumaczyłam, że nie będziesz miał problemu widząc takie podobne zadanie na maturze. Natomiast oczywiście zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną, na drugą część powtórzenia z geometrii trójkąta. Jeżeli chciałbyś jednak tak od zera zacząć swoje powtórki z geometrii, bo no geometria, no nie ukrywajmy tego, dla młodzieży to jest trudne dział do opanowania, naprawdę. I bez takiego systematycznego powtórzenia od początku naprawdę ciężko jest się wbić w zadanie jakieś tam, jak się nie ma podstaw. Dlatego jeżeli chcesz od początku nauczyć się tej geometrii trójkąta, zapraszam Cię na moją stronę internetową www.aikamat.pl, gdzie możesz dokonać zakupu mojego kursu online, który pomoże Ci, mam nadzieję, oczywiście w nauce geometrii. Natomiast jeżeli chcesz się sprawdzić, to wejdź na moją stronę i pobierz sobie zestaw na mojego fanpage'a, zestaw zadań właśnie powtórkowych z geometrii. A ja zapraszam już na kolejne spotkanie ze mną.